Dzień dobry. Anna Rachowska, Fundacja Przemocni. W 2020 roku, w związku z tak zwaną pandemią koronawirusa, zostały odwołane konferencje z okazji Dnia Autyzmu. Na jednej z tych konferencji miałam występować ja z tematem rola internetu w życiu autystów. Zamiast tego pomyśleliśmy ze znajomymi, że warto byłoby zrobić Hyde Park, w którym na ten temat wypowie się kilku autystów. Film, który zaraz zobaczycie, jest jednym z tych filmów, a ogólnie na kanale jest ich kilka. Zapraszam do oglądania. Dziękuję. Witam wszystkich, nazywam się Anna Gumowska. Przygotowałam temat na dzisiejszą konferencję Internet a autyzm. Dzisiaj jestem ubrana jak typowy nerd. Powiem, że jest taki stereotyp, podobnie, że osoby z zespołem Aspergera są uzdolnione w naukach ścisłych, radzą sobie z komputerem. Właśnie są takie mniej towarzyskie i tak dalej. To jest trochę prawda, ale nie cała prawda, ponieważ my w spektrum jesteśmy różni. Chciałabym się skupić na korzyściach z internetu i tej ciemnej stronie i jak to wpływa na ludzi w spektrum autyzmu. Pierwsza korzyść, no to pomoc w komunikacji. No wiadomo, różnie sobie ludzie radzą z komunikacją. Niektórzy wolą pisać, niektórzy dzwonić i tak dalej. I też dużą rolę internet odgrywa w tworzeniu się społeczności osób z spektrum autyzmu, w działaniach samorzeczników, czyli osób, które trzymają naszą stronę. Jakby nie robią nic o nas bez nas i tak dalej. I też osób, którzy tak jak ja, tak jak no, wielu innych bardziej sławnych ludzi, ma spektrum autyzmu i chce opowiadać o swoich doświadczeniach. Mi osobiście bardzo pomogło to, co dowiedziałam się z internetu o spektrum autyzmu, pomogło mi to oswoić się, zaakceptować tą diagnozę, po prostu postrzegać to inaczej niż tylko to, że znowu mam jakieś deficyty i tak dalej. Po prostu zwrócić uwagę na te pozytywy i dało mi taki empowerment, taką moc. Jeszcze powiem, oczywiście Facebook, social media mają tą drugą stronę, one uzależniają. Jest tam bardzo negatywne zjawisko, taki hejt, różne formy tego hejtu. Niestety osoby w spektrum nadal często są traktowane gorzej, postrzegane jako dziwni, a starczy być trochę dziwnym, żeby być ofiarą i najbardziej tego doświadcza właśnie młodzież. I jeszcze kwestia uzależnienia od social media i w ogóle od internetu, że ja nawet obserwuję po sobie, że jak dużo siedzę na mediach społecznościowych, to tam jest dużo emocji, duży chaos i tak dalej. I bardzo to absorbuje czas i nawet jak nie siedzę przy komputerze, to myślę o tym, a sprawdzę sobie komórkę, a coś tam, a śmość tam. Okay. Jeszcze mówiąc o tych zaletach, no to powiem o ciekawym projekcie. Nazywa się Outcraft. To jest serwer Minecrafta stworzony przez ojca autystycznego dziecka. On zaobserwował niestety hejt w tej grze Minecraft, więc zrobił swój serwer i zaprosił swoich znajomych,
a byli to rodzice i młodzież z autyzmem, do gry i stworzą takie zasady, że punkty się dostaje za pomoc. Też jeśli dziecko, jeśli gracz miał problem, to nie karał, tylko rozmawiał, wyjaśniał, znaczy problem. Jeśli jakoś się zachowywał źle wobec innych, no to ten założyciel rozmawiał z tymi graczami, wyjaśniał, robił im tuz, możemy tak powiedzieć, trening umiejętności społecznych. Też młodzież, jak miała jakieś problemy, to zwracała się do niego o pomoc. I też bardzo dużo to dało, jeśli chodzi o naukę komunikacji. Też ludzie niewerbalni zaczęli mówić od tego, tak. No i czuli, że się dowartościowani, że mogą spokojnie grać, nie narażać się na hejt. No i także ludzie narzekają na gry komputerowe, natomiast to jakby jest wyjątek i zamiast nie odspołeczniło tych ludzi, ale uspołeczniło. Jeśli znacie jakieś ciekawe przykłady, to dajcie znać. No i na pewno internet pomaga rozwijać swoje zainteresowania, szukać ludzi o podobnych pasjach. I jeśli ktoś ma taką chęć podzielić się tym, co swoimi przemyśleniami, właśnie tym, czym się interesuje, a boi się takiej konfrontacji twarzą w twarz, człowiek z człowiekiem, to może na przykład założyć vloga, bloga i tak dalej, i w ten sposób znaleźć przyjaciół, bo ja wiem ze swojego doświadczenia, że łatwiej jest osobie w spektrum znaleźć przyjaciela wśród osób, które mają podobne zainteresowania, niż w takiej randomowej grupie społecznej typu klasa, gdzie każdy mówi: integrujcie się, integrujcie, a tak naprawdę to jest zbieranie na dzieci. Tylko w tym samym wieku, w tym samym miejscu. Tylko że jeśli ktoś prowadzi bloga, działa w internecie publicznie, to niestety musi się liczyć z tym, że będzie narażony na hejt. Ale mimo wszystko myślę, że warto. Dla mnie takim treningiem umiejętności społecznych level hard jest prowadzenie grupy na Facebooku pod tytułem Dziewczyny w spektrum autyzmu. Prowadzę ją z moją koleżanką Kasią, którą pozdrawiam. No i musiałam się nauczyć być bezstronna, nie ponosić się z emocjami i tak dalej. No i też wiedzieć, kiedy interweniować, kiedy nie interweniować. No i jeszcze powiem, że internet bardzo pomaga w znalezieniu pracy i też w prowadzeniu przedsiębiorczości. Na przykład ja mam pewien plan na jakieś wspólne działanie z osobami, z których jedna mieszka na Śląsku, jedna mieszka też na Śląsku, ale dalej, a ja mieszkam w Kielcach. Normalnie, no to gdyby nie było internetu, to by nie było takiej szansy. A tak, to myślę, że uda się jakiś biznes poprowadzić. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Jak macie jakieś pozytywne albo negatywne doświadczenia z internetem, dajcie znać. Pa, pa.